Serdecznie Cię witam, Edwardzie. Dziękuję bardzo. Bardzo nam miło, że zagościłeś nasze tereny. Jesteś u mnie w Towarzyszenie Patra w Pyrzycach. I chciałbym z Tobą taką krótką rozmowę porozmawiać, trochę o historię, jak zdobyłeś ten talent muzyczny oraz co dzisiaj robisz. Mimo że masz 85 lat, tego co zdobyłeś się, tak. Jesteś z roku 35. Noa, to jest bardzo już, tak. Można powiedzieć, tyle lat, prawda? A mimo to funkcjonujesz w pełni. Z przyjemnością przyjeżdżam do Was, bo to dla mnie jest przyjemność spotykać się z Wami, bo przecież spotykaliśmy się, jak trochę młodszy byliśmy, no prawda? Tak. Tutaj przybywaliście w roku gdzieś tak na pyrzyckich terenach. To był ten pierwszy tabor, które uczestniczyli polskie Roma, tak? To był rok 50 któryś. To był, jeżeli tutaj, to był 49 albo 50. Tak, tak. Natomiast muszę się pochwalić, że ja później w 53, czy nie mylę, lub 4, byłem tutaj instruktorem muzycznym w Domu Kultury. Także jakoś ciągnęli, bo reprezentowałem Szczecin na ogólnopolskim konkursie akordeonistów. Udało mi się jakoś tutaj dobrze zaimponować i wysłano mnie. No właśnie, ciekawe. Ale powiedz mi, jak zdobyłeś właśnie, jeśli chodzi o ten talent muzyczny w ogóle, co przeszłeś, żeby właśnie osiągnąć taki talent na początku? Czy tam do szkoły muzycznej uczestniczyłeś, czy jak? Bo to jest ciekawe, zaraz po wojnie takie, wiesz, to jest dla nas ciekawostka. No powiem Ci szczerze, bo nikt nie pytał mnie, a to jest ciekawe dla mnie. Tak. Dlatego, że ja wyrastałem w takim rodzinie. Moi pradziadowie byli dobrymi muzykami. O. Grali na dworach królewskich, na carskich i tak dalej. I to szło coraz pokolenie. Natomiast ja kocham muzykę i jeżeli ja pokazałem coś dla moich wujków, dla ojca, że ja kocham muzykę, no to zaczęli mnie uczyć. Ale ponieważ, że ja amatorsko nie lubię grać, nie lubiałem. I jak w taborze jeździliśmy i stali na zimę, gdzieś tabor się zatrzymywał. Tak. No to ja do profesorów, do nauczycieli chodziłem, płacili za to i nawet i Dyśku to mąż papuszy. Papusz. Też wszyscy chcieli mieć akordeonistę w tym zespole. Zespole. No i tak się stało i coraz lepiej, ale później w 53 roku, jak przyjechaliśmy do Gorzowa, no to ja dla taty oświadczyłem, że chcę uczyć się w szkole muzycznej. O. No ale wszyscy byli przeciwko temu, ojciec nie, a ci, bo tabor by musiał. No tak. No i później zaczęła się malutka taka sprzeczka, połowa taboru wyjechała do Nowej Soli, do Żagania, aha, a część została w Gorzowie. U mnie jakoś udało mi się, bo to szkoła była 5-letnia, mi się udało tą szkołę skończyć w 3 lata z wyróżnieniem. No później zdawałem do średniej, do Katowic, później do wyższej, do Poznania. Ale nauczycielowie, profesorowie pytali, a czy cyganiaczku będziesz uczył w szkole? Ja, aha, mówię nie, ja będę grał. To po co, jak ty masz wszystkie te, nawet przez Ministerstwo Kultury wydane. Masz wszystkie dokumenty, zostaw tą szkołę. No właśnie. No ale ja się uczyłem dalej. No jednak miałeś w tym kierunku dyspozycje takie, no i ten talent, tak jak u Romów się mówi od dzieciństwa, nie? Ale ty zacząłeś to kontynuować, brawo, że ojciec był za tym, czyli te wsparcie, które bezpośrednio było od ojca, bo to było najważniejsze, bo jakby ojciec ci zakazał, tak samo ja wiem po moim ojcu, jak coś powiedział, to było tabu. Ale ja przepraszam cię, ja powiedziałem, że jeżeli tata się nie zgodzi, to ja idę do internatu. Internat, tak. No to w ten czas się zgodzili. Ojciec sprzedał konia i kupił mi akordeon.
O, to. No to w ten czas już nie mieliśmy konia do taboru. I tak zostaliśmy w Gorzowie, gdzie mieszkamy prawie 70 lat. Doszło. A teraz powiedz, bo takie też słuchy słyszymy, nie wszyscy wiedzą, jak tutaj byłeś w Pyrzycach, tak? I Pyrzyckim Domu Kultury też, tak? W którym to roku było i co tam w ogóle robiłeś? To było gdzieś 50. Skończyłem szkołę w 56. Tak. To w 56, jeżeli się nie mylę, tutaj mnie ściągnięto. A ponieważ te konkursy były akordonowe i w Niemczech i tu, no to tutaj jakoś widzieli, że coś mogę stworzyć. No i tworzyłem coś dla Pyrzyc i pracowałem w tym domu. Uczyłem tutaj uczniów. Dużo spraw tu związanych było z Pyrzycami, który teraz jak przyjeżdżam albo patrzę, to tęsknota mnie bierze i swoje młode lata tutaj sobie przypominam. Może ty pamiętasz, bo pierwsze tutaj kroki, które z taborem tutaj przyjechali, to były waszej kasty, czyli waszej nacji, bo my jako Lowarzy, tak, wy jako polskie Roma, to co pamiętam też i z tej historii, którą opisałem też żoną w tej naszej książce, to właśnie wy byliście z waszej nacji tutaj. Tak. Świecowskie bo my wiesz, jeszcze, przepraszam cię, bo my tutaj się uświadomiliśmy w 62 i tak dalej później. Ale wy jeszcze wcześniej byliście. Tak. Z tego, co dowiedziałeś. No wcześniej, bo te tabory wszędzie jeździły tutaj. No właśnie. To zaraz po wojnie. Ja co powiem? Powiem, co mnie interesuje mocno i co kiedyś było. Kiedyś była młodzież nasza, ja mówię cygańskie, bo mój ojciec był cyganem i matka tego. Teraz są młodsi, to mówią Romowie. Dobrze, niech tak Ale to będzie. Nie jest obraźliwe, żeby ktoś nie myślał, że my mówimy Romowie, cyganie. Jeżeli ja mówię cygana, przetłumaczę na Rom, na polski. A co to oznacza? Cygan. Rom to wiadomo, cygan, prawda? Natomiast uważam, że przedtem było bardzo fajnie. Ta młodzież było, to wszystko zainteresowanie. Dzisiaj komputery i te wszystkie To rozproszyło, można wszystko, powiedzieć, prawda? I to jest, ja się obawiam trochę, że jeszcze kilka lat i będziemy już, no my na pewno nie zobaczymy tego, ale będzie już nie ten styl i nie jakie nasi rodzice, jak twoje pokolenie, rodzinie, prawda, które wychowywaliście o nasz dzieci, które my to wnosiliśmy, to prawda, i do dzisiaj kontynuujemy tą tradycję, ale tak jak mówisz, ta młodzież, już te trzecie pokolenie, no niestety już nie zachowują tej tradycji, jaka była. Fajnie, że wspominasz Natomiast wiesz, to jeszcze mnie tak, bo ja mam kontakt. Natomiast na nas wzór, na cygańskie czy romskie, teraz sobie niektórzy robią kariery, to chcą zrobić, wymyślają cudeńka nieprawdziwe. Brawo. I co z tym robić? Ja czasami staram się, ale jest trudno przetłumaczyć. Na to o naszej nacji, o naszym rodach, o naszych tradycji nie bardzo nie cyganie znają. I dlatego sobie kombinują, wymyślają coś, co mnie bardzo męczy. No a nie niestety w takim już świecie żyjemy. Dobrze, Edward, jeszcze mam takie pytanie, bo tak widzisz, tutaj przywiozłeś tyle tych książek, może o tym też opowiemy trochę. Na przykład o tutaj ta książka, tak? To jest ta książka, która teraz o mnie napisali. Napisali mnie Kusztosz, tak? Tak, tu jest tak, Kusztosz. Więc cygańskiej tutaj pamięci. Tutaj, o co tu chodzi? Że to cię prezentuję. O, bardzo mi miło, bardzo dziękuję. Bardzo tą książkę. Bo to o mnie wszystko, o moich początkach, o wszystko. Czyli tu masz tutaj opisane twoje całą historię, od młodych lat aż do dzisiejszych. Tak. Ja nawet wszystkiego nie przeczytałem, bo to dostałem 3 dni temu. Tak jak Edward wspomniałem tutaj o tym Kusztosze cygańskiej pamięci. Ta książka jednak mówi wszystko o tobie, tak? Jak zacząłeś działać od początku i do czasów teraźniejszych. Ale teraz tutaj widzę tą książkę tak samo, Ptak umarłych. Ciekawy tytuł,
Co tu opowiada ta książka? O czym tutaj jest? To jest o wojnie, gdzie przeżywałem jako dziecko wojny na Wołyniu. Aha. I tutaj o getach, o zabijaniu nas przez Niemców i przez banderowców. Także ta książka jest dość taka no, nieprzyjemna do czytania. No właśnie. Natomiast tutaj to naukowcy napisali tą książkę. Mm-hmm, ten kustosz, tak? Dość ciekawy, bo to taka pamiątka po mnie, jak nie będzie mnie, to zostanie. No właśnie, cały dlatego. Opis. Natomiast ta książka jest to przecież w Niemcy wydali Berlin i to jest sprzedawana w Szwajcarii i w Austrii, a teraz tłumaczą na angielski, na serbski i francuski. O, to szeroko. Także tak. Opowiadana jest. Tutaj natomiast tu są wiersze, które pisałem. I tu są wiersze i z naszego języka, po naszym cygańskim i po polsku przetłumaczył Jerzy Ficowski. O, to znany, tak. A tutaj jest tak. Bajeczki, bo zwrócono się do mnie, że ja powinienem napisać bajki. No masz. No a ponieważ że bajki to i moi dziadkowie, i mama, i wujkowie opowiadali przy ogniskach, jak siedzieliśmy. I to mnie się przypomniało. I te bajki są napisane też w naszym języku i polskim języku. Mój czas się już zaczyna dobijać do końca, więc piszę naraz trzy książki. Bojak Ficowski przez swoją śmierć oddał mnie i kazał, żeby ja opracowałem tą moją ciotkę papuszę. I ja już prawie opracowałem, opisuję jej pamiętnik i książki o niej, o tradycji naszych rodach, pradziadach piszę i piszę o artystycznych sprawach, jakie od początku robimy. Edwardzie, chciałbym ci podziękować serdecznie, że mogłeś ze mną uczestniczyć w tym programie. Ja się bardzo cieszę. Dużo ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się. Ja się cieszę, że spotkałem ciebie i na pewno nie raz będziemy się bardzo spotykać. Bardzo ci dziękuję również. Dziękuję bardzo. Ale na koniec jeszcze, Edwardzie. I pozdrawiam wszystkich również, naszych jak rodaków. Pojedziesz w swoim taborze, to też podróż od nas wszystkich, od Pyrzyczan. Dziękuję Pozdrawiaj. Bardzo. I chciałbym jeszcze tak, żebyś pograł chociaż trochę tak, taki utwór, który jest taki taneczny, a ja też chciałbym trochę pokazać swoje łowarski taniec, tak? Ja zagram. Taki, jak wiesz, żeby pod nogę taką, mi. Czy zagram, taką pod nogę, wiesz, żebyś. Ja może się wczuwam, to jak ty zagrasz, a ja. Thank you.